Prezesi, prawie prezesi. Kreciwa Bomber. Druga połowa. 8 minuta. 1-1. W 5 minucie Kreciwa Bomber prowadzili do wyrównania. Po tym jak bramkarz prezesów, prawie prezesów, wyjechał ślizgiem przy interwencji poza pole karne. Do 2 minuty zawodnik z pola wszedł. Rzut wolny tak naprawdę z granicy pola karnego. Bramka kuriozalna. Obrońca stojący w murze rozszerzył nogi, piłka przeciała między nogami. Bramkarz nie ma nic do powiedzenia. 1-1. Mecz się zaostrzył. Dużo drobnych fauli. Mieliśmy właśnie przykład. Można przypuszczać, że kary czasowe. Będą tylko kwestią czasu. Bramka kontaktowa dla KFC dla Bomber na pewno zmotywuje ich jeszcze do zwiększonego wysiłku. Coraz więcej biegają z przodu, ale słabiej pilnują tyłu. Także trochę loteria. Piłkę, bramkę, tuż przy słupku, 3-1. Bramkarz przeprasza kolegów z drużyny. Nie zmienia tego faktu, że bramka wpadła. I została zaliczona przez robotnika. Chyba zawodnicy prezesów, prawie prezesów sobie przeszkodzili. Można powiedzieć, że nazwa chyba adekwatna. Bramka. Nie wiem, czy słychać komentarzy zawodników. KFC proponuje pressing na całym boisku. Zobaczymy, jak wyjdzie to w praktyce.
Póki co to rywale pochodzą wysoko. Co robili teraz obrońcy, to nie mam pojęcia. No wyśmienić to sytuację do tego. Że wolny. Porozumienie, czyli co by nie będzie podania. Za wolno oraz sygnał wyrwany mocno strzał. Bramkarz udaje, że nie widzi piłki. A sędzia po prostu zatrzymał czas. Do końca spotkania, na to 3 gole żółtych. Nie no, pięknie wystawił obrońca, na pas nie wykorzystał super okazji. Thank you.
potrzebna strata czasu przez niedokładności. Gol! Gol! 3-3! Dwa, trzy niekomercjalne zagrania i pada bramka wyrównująca. Zapowiada się naprawdę pasjonująca końcówka. Padał trochę bardziej na prawo, bo tam nie mógł wyciągać się piłki. Szybko chodzi o to, gdzie strzala, bo pierwsze trochę podjechać z piłką w tyłku ramki. Dwie minuty 15 sekund. Znowu przewaga 3 na 2. Złe zagranie, ale prezesi, panie prezesi, robią błędy w obronie. Półtorej minuty. Nie doszło piłka. Nie. W sumie prezesi i prawie prezesi dwukrotnie prowadzili. Dwukrotnie prowadzili. Dwoma bramkami. Sami sobie skuturowali różną sytuację. Albo bramka. Ojej! Takie pudło. 15-10 sekund do końca. On się musi zemścić. Koniec spotkania. Wynik 3-3. Chyba nikogo nie zadowala wynik tego meczu.